Mój uczeń. Chyba śmiało mogę tak górnolotnie powiedzieć, bo założę się, że nikt nie dał mu więcej warcabowych lekcji niż ja. Czyli arcymistrz szachowy Zbigniew Pakleza zremisował z aktualną wicemistrzynią Polski kobiet. Jest niedziela, godzina 12, więc siemanko moi drodzy, witam was serdecznie w nowym materiale na kanale Warcaby. Odświeżyłem swoją stronę warcaby.tv. Przepraszam, że ona jeszcze wygląda opornie, ale specjaliści pracują nad tym, żeby była fajna, lekka i miła dla oka. To już niebawem. Ale z tej okazji przygotowałem dla was konkurs, w którym do wygrania aż 3 książki ukraińskiego arcymistrza Jurija Anikiewa, który też jest trenerem polskiej kadry seniorów. Co trzeba zrobić? Wbijajcie na warcaby.tv i udzielcie odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w konkursowym poście. Kapituła w składzie ja i Natalia Sadowska wybierzemy 3 najciekawsze, najbardziej oryginalne odpowiedzi i do zwycięzców trafią wspomniane wcześniej książki. Kiedy oglądacie ten materiał, jestem w Ustce i z uwagi na ten fakt w tym tygodniu wyjątkowo streamy w poniedziałek i w środę o godzinie 20, a od czwartku będę brał udział w turnieju o drzwi gnieźnieńskie. Przechodząc już do tematu odcinka, czyli analizy partii pomiędzy Zbigniewem Paklezą a aktualną wicemistrzynią Polski kobiet, czyli Agatą Flisikowską, siostrą pewnie wam jeszcze bardziej znanej Arlety, wcześniej Flisikowskiej, teraz Kosobuckiej, została rozegrana podczas organizowanego przeze mnie turnieju dla widzów kanałów Warcaby, PZ Szach i tak dalej, w którym Zbychu brał również udział. Nagrody masowo trafiły do was za zajmowane co 10 lokat miejsca. Albo były to książki, albo plakaty z autografami, albo jakieś inne fanty są już u was. Mam nadzieję, że nagrody się podobały i zachęcam do obserwowania i subskrybowania kanału Warcaby, bo takie imprezy będą pojawiały się częściej. W ogóle niebawem myślę o zapowiedzeniu specjalnej ligi kanału Warcaby TV. Ta partia była rozegrana tempem niemalże błyskawicznym, więc i analiza będzie w tempie błyskawicznym. Czarnymi Beniolus, czyli Zbychu Pakleza, białymi Agata Flisikowska. Agata zaczęła 32-28, debiutem Rafaela, Zbychu odpowiada 18-23, który to sobie debiut pokazywaliśmy nawet na jednym ze szkoleń. Na dzień dobry Agata wygrywa dwa tempa, ale tym samym odpowiada Zbychu, wymieniając 17-22. No i później mamy fazę wyprowadzania, centralizacji pionów, budowania struktur kolumn, gdzie obie strony radzą sobie z tym całkiem ok. I w 11 posunięciu Agata przychodzi 32-27, budując tak zwaną półrogatkę. No i akurat na jednym ze szkoleń, i nawet zrobiłem z tego film, podrzucam wam na górze po prawej, uczyłem Zbycha, jak się gra rogatkę, jaki plan się realizuje, no i też tak trochę mówiliśmy sobie, jak grać przeciwko rogatce, półrogatce. Te plany są podobne, chociaż Zbychu mógł jeszcze tego nie połączyć. Planem Agaty jest rozbijanie długiego skrzydła Zbyszka, czyli tego, po której stronie jest kamień 5. Robi taką podwójną wymianę i teraz Zbychu popełnia błąd, którego Agata nie wykorzystuje. Zbychu zaatakował 14-19 i atakowanie piona przeciwnika zawsze powinno sprawiać, że zapala nam się lampka. No i teraz Agata mogła, bo tego nie zagrała, zagrać 34-29, po biciu czarnych oddać jeszcze jednego piona, bicie i bije 2 na pole od damki. Co się dzieje? Jeżeli teraz czarne unikną groźby wzięcia piona po lewej stronie, czyli zajdą na przykład 30-35, no to białe oczywiście postawią damkę. Jeżeli zaś czarne spróbują tego piona wymienić 8-12, to te piony 30-29 są oderwane od reszty. Wystarczy zaatakować 40-35. Czarne już muszą piona oddać, mają jednego piona mniej i ten 29 jest bardzo nastawiony na ryzyko. No i to mógł być sposób szybkiego rozstrzygnięcia tej partii, ale Agata zagrała 40-35. Po prostu broni tego swojego klina, który bardzo dobrze kontroluje pozycyjny plan gry na długim skrzydle. Partia toczy się, moi drodzy, dalej. Zbychu w końcu tego klina wybija. Kolejny raz mały problem z wyprowadzeniem tych kamieni na długim skrzydle. To się powtarza regularnie, a Agata przerzuca kolejne siły na to właśnie skrzydło. No i tak, moi drodzy, doprowadzamy do dokładnie ruchu numer 30, w którym widzimy, jak bardzo powiązany jest Zbychu. Ta półrogatka nabiera mocy i teraz nie można wychodzić w żadnym momencie. 22-28, na taki właśnie ruch się decyduje Zbyszek. No ta kolumna grozi non-stop i wystarczy oddać jednego piona, wziąć dwa, pion więcej po stronie
Agaty, zamiast tego można było próbować przeczekać sprawę, jakoś przeatakować 17-21. Agata by pewnie wymieniła, jakoś wyprowadzić 10-14, potem może spróbować jakoś 14-19 odrzucić ją do tyłu po ewentualnych zagraniach, powiedzmy 38-33, jakoś przyjść 12-17. No w końcu można by było zrobić ten ruch 13-19 i gdzieś tutaj można by upatrywać szans na remis, chociaż oczywiście bardzo trudnych. Wracając do tego, co było w partii, 1-2, no i sytuacja robi się dramatyczna, ale jak już znacie wynik tej partii, warto grać do ostatniego piona, warto po prostu walczyć. Agata doprowadza do kolejnej wymiany 2-2 na tym atakowanym przez siebie skrzydle. Tym samym po lewej stronie został tylko ten jeden kamień na czwórce, który jest złotym obrońcą skrzydła, więc nie warto go ruszać i przerzuca kolejne piony, cały czas próbuje atakować. No i popełnia tutaj dosyć solidny błąd. Zbyszek 18-23, oczywiście ruch wygląda optycznie dobrze, ale przerywa tę komunikację pionów, rozrywa te kolumny, no i wydaje się, że przerw staje się tylko kwestią czasu. No i tak partia się rozwija, wymienia jednego piona Agata, jest już bardzo blisko damki, przypomnijmy, że ma jednego piona więcej i ta pozycja jest absolutnie, absolutnie wygrana. Natomiast w pewnym momencie zdaje się, że Agata zaczyna przesadnie kombinować. Dla przykładu teraz w tej pozycji, kiedy Zbyszek zagrał 28-33, no nawet można było postawić damkę 10-5, dać złapać tę damkę w pętlę, no i powstałaby pozycja 6 pionów na 4 piony. Absolutnie wygrana, wystarczy po prostu iść dalej do damki. No dodatkowo ci dwaj obrońcy 49-48 nie wydaje się, żeby dali szansę czarnemu się przedrzeć. Jest po prostu po partii. Zamiast tego Agata zagrała 48-43 i jednego z tych bazowych pionów ruszyła, co dało szansę Zbyszkowi na to, żeby koniec końców do damki się przedostać. Teraz jeszcze wymiana 43-39, więc drugi obrońca 49 odciągnięty do skraju warcownicy i idzie do przerywu 28-33, arcymistrz Pakleza. Teraz poświęca piona i przedostaje się do damki. Pamiętajcie o tym, że w warcabach stupolowych warto szukać sposobu, żeby przeciwnikowi damki nie dać, bo ciężko przeciwko niej grać i wygrać. Potrzebujecie aż czterech damek. Natomiast tutaj się wydarzyło coś takiego, że Zbyszek zaatakował na 48, no i teraz jeszcze dodatkowo 24-19, Agata tym pionem zasłoniła sobie drogę wyprowadzania i działania swojej damki, co jest ruchem już remisującym tę partię. I po zagraniu 5-14 Zbyszek miał piękny, forsowny wariant na to, żeby tę partię już teraz zremisować, natomiast oczywiście wiem, że jest to bardzo trudne, żeby to znaleźć. Atak na ósemkę, zasłonięcie, atak na trójkę. I gdyby teraz próbowała tą damką odchodzić na 25 Agata, Zbyszek mógłby poświęcić jednego piona, potem wykorzystać nową drugą damkę Agaty, zbić damkę i piona, zostaje 3-2, pozycja oczywiście remisowa, no ale nie posądzam Zbycha o znalezienie takich rzeczy. Zagrał 27-32, no i to też jest fajny, logiczny ruch, no bo co, idzie po prostu drugim pionem do drugiej damki. Jeżeli przeciwko jednej damce jest ciężko wygrać, to przeciwko dwóm astronomicznie, absurdalnie ciężko. No i teraz jeszcze Agata mogła dać sobie szansę, przychodząc 14-20, odcinając tą damką drogę dla piona 32, a tymi 19-18 jakoś próbować się w którymś kierunku do damki przedostawać. Tutaj mogłaby jeszcze upatrywać szans na zwycięstwo. Zamiast tego Agata zagrała 19-13, a Zbychu po prostu pognał dalej do damki. Ta jego 26-3 na tej linii znajdująca się damka oczywiście odcinała drogę już tym pionem 13-18 i kilka ruchów później, kiedy Zbychu postawił drugą damkę, zaatakował tył piona 18, bo to bardzo dobra idea, zawodnicy zgodzili się na remis i nawet w momencie tej zgody silnik wskazuje mikro, bo mikro, ale zawsze przewagę Zbycha Paklezy, więc warto grać do końca, nawet z utytułowanymi, teoretycznie dużo lepszymi zawodnikami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału do końca, będę ogromnie wdzięczny za zostawienie łapki w górę pod filmem, subskrybowania kanału Warcaby i miłej niedzieli. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!